Dzień dobry. Witam Państwa na briefingu prasowym w przerwie konferencji z okazji 20-lecia zakończenia negocjacji Polski z Unią Europejską. W konferencji biorą udział wicemarszałkini Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Morawska-Stanecka, były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego Leszek Miller oraz były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego Włodzimierz Cimoszewicz. Uprzejmie proszę panią wicemarszałkinię o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z okazji 20. rocznicy zakończenia negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej wraz z panem premierem Leszkiem Millerem i z panem premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem zorganizowaliśmy tę konferencję w Senacie. Bardzo cieszę się, że konferencja cieszy się niesamowitym zainteresowaniem. W zasadzie przekroczyło to nasze najśmielsze oczekiwania. Jest mnóstwo osób, parlamentarzystów, byłych parlamentarzystów, którzy wówczas brali udział w negocjacjach, osób, które były związane, dziennikarzy. No i bardzo dziękuję również Państwu wszystkim za przybycie. Szanowni Państwo, znajdujemy się w bardzo trudnym momencie, dlatego że tak jak dzisiaj powiedział w czasie konferencji pan premier Donald Tusk, jutro w Sejmie będzie głosowanie, które w jakimś sensie pozycjonuje Polskę względem Unii Europejskiej. I to głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry. Dlatego, że w ciągu ostatnich 7 lat ten rząd i ten minister spowodował to, że Polska z tego kraju, który był dawany innym krajom za przykład akcesji, szybkich zmian, wykorzystania szansy, jaką otrzymaliśmy od Europy, od świata zachodu, staliśmy się krajem, który jest problematyczny. I on jest problematyczny właśnie dlatego, że odwrócił się od wartości i od zasad, na których posadowiona jest i ukształtowana jest Unia Europejska. I nie możemy zapomnieć o tym, że ojcowie założyciele tego pierwszego zalążka Unii Europejskiej, czyli wspólnoty węgla i stali, mieli jeden cel: spowodować, aby w Europie już nigdy nie było wojny, aby Europa już zawsze żyła w pokoju. I później, kiedy ta wspólnota przekształcała się i powstała wreszcie Unia Europejska, jaką my dzisiaj znamy, wszyscy, szczególnie moje pokolenie, pokolenie osób, które urodziły się już 20 lat po tej wojnie, wierzyło, że ten europejski sen będzie trwał. Jest czas bez wojny, już kilkadziesiąt lat. Europa nigdy, nigdy nie miała tak długiego okresu bez wojny. I właśnie jest strasznie przykre, że to Polska, że to ten kraj, który wszedł na tą ścieżkę dojścia do Europy, integracji z Europą, dzisiaj kwestionuje podstawową wartość, praworządność, przestrzeganie prawa, państwo prawa, wolność człowieka, prawa człowieka. Dlatego ja zachęcam bardzo wszystkich posłów, którzy jutro będą głosować za tym, aby minister Ziobro po prostu odszedł w niebyt, w niepamięć, aby historia nie pamiętała o tym, że był kiedykolwiek taki minister, aby się zastanowili, na jakiej szali kładą swój głos, bo będzie to właśnie głos bycia w Europie albo powolnego z niej wychodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana premiera Leszka Millera o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja przed chwilą wypowiedziałem się dosyć obszernie, nie chcę powtarzać tych tez. Chciałem tylko serdecznie podziękować panu marszałkowi Grodzkiemu i pani marszałek za inicjatywę. Nigdy dość przypominania o naszych sukcesach.
My Polacy mamy zbytnią łatwość, żeby rozprawiać o klęskach. Tymczasem cały proces wchodzenia do Unii Europejskiej to był wielki sukces, na który złożył się wysiłek tysięcy ludzi, którzy mają satysfakcję z tego, że jedno z wielkich narodowych zadań zostało zrealizowane tak efektywnie i efektownie. To, że w ostatnich latach między Polską, właściwie polskim rządem, a Unią Europejską jest coraz większy konflikt i coraz większe napięcie, to jest, mam nadzieję, okres przejściowy. On powinien zniknąć albo osłabić się wtedy, kiedy PiS przestanie rządzić, wtedy, kiedy z wyroku społeczeństwa ta partia przestanie mieć decydujący wpływ na nasze życie publiczne. PiS jest przejściowym kaprysem historii. Unia Europejska jest trwałą częścią Europy i świata. Dziękuję bardzo. Proszę pana premiera Włodzimierza Cimoszewicza o zabranie głosu. 20 lat temu sukces był możliwy, o czym wielokrotnie dzisiaj wspominano, dzięki współpracy bardzo wielu ludzi z różnych środowisk politycznych. Można powiedzieć, że zjednoczyli się wtedy patrioci rozumiejący, że los Polski, szanse Polski zależą od tego, czy przyłączymy się do wspólnoty europejskiej. I z tego warto wyciągnąć przynajmniej jeden wniosek, że dzisiaj miarą patriotyzmu nie jest atakowanie Brukseli, nie jest przypisywanie jej wymyślonych złych intencji, a wprost przeciwnie. Zrozumienie, że im silniejsza Unia, im mocniejsza pozycja Polski w tej strukturze, w tej wspólnocie, tym lepiej dla naszego kraju, dla naszego społeczeństwa. To jest dzisiaj nakaz patriotyzmu. Być w Unii, zachować aktywność i to taką przyjazną, pozytywną, nie wrogą, nie blokującą, nie wetującą i wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości stwarzane przez członkostwo. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo pytania? Halo, halo. Dzień dobry. Adam Słowik, TVN24. Po pierwsze gratuluję takiej rocznicy, choć w ten dzień mam też pytanie, które trochę pokazuje małostkowość jednak, jaka czasami panuje nawet w takiej instytucji jak Unia Europejska. Chodzi o wiceprzewodniczącą Ewę Kaili, która została zatrzymana za korupcję. Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Świata w Katarze. Mam pytanie do panów premierów, bo jesteście z tego samego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. Jakiej reakcji oczekujecie ze strony swojego ugrupowania? Jak bardzo może to bulwersować? Jak głęboko mogą sięgać te macki korupcji? To jest oczywiście przykra wiadomość, ale to jest też przykład, że praworządność funkcjonuje w demokratycznych krajach i w demokratycznych strukturach. Albowiem poznaje się praworządność po jej stosowaniu. I to, że wicemarszałek Parlamentu Europejskiego została natychmiast odsunięta, że prowadzone jest śledztwo, że została aresztowana, pokazuje, jak sprawnie działają mechanizmy państwa demokratycznego. Myślę, że w Polsce taka rzecz byłaby nie do pomyślenia. Nie chodzi mi o to, że nie do pomyślenia jest sprzeniewierzenie się, jest korupcja, bo tego w Polsce mamy aż nadto, ale polskie struktury państwowe dowodzą, że są surowe i srogie dla przeciwników politycznych, ale bardzo wyrozumiałe dla swoich zwolenników. Na przykładzie tego, co zdarzyło się w Parlamencie Europejskim, widzimy, że sprawiedliwość może rzeczywiście przypominać Temidę z zasłoniętymi oczami. To jest oczywiście skandal i pierwsza reakcja naszego klubu parlamentarnego, naszej grupy była właściwa. To potępiono, zawieszono tę panią w uprawnieniach członka grupy. Dalsze konsekwencje będą prawdopodobnie jutro. Parlament przegłosuje w Strasburgu odebranie jej funkcji wiceprzewodniczącej parlamentu. Popierane będą wszystkie działania organów wymiaru sprawiedliwości, organów prowadzących śledztwo.
Ale pozwolę sobie wspomnieć o takiej rzeczy przy tej okazji. Mianowicie w tej kadencji miałem okazję pracować przy dwóch ważnych projektach. Mianowicie przy tak zwanym rejestrze przejrzystości, w którym muszą się rejestrować wszyscy lobbyści docierający do członków Parlamentu Europejskiego. Ale nie udało nam się w negocjacjach z innymi instytucjami europejskimi zagwarantować tego, żeby w rejestrze musieli się rejestrować przedstawiciele państw trzecich, którzy kontaktują się z eurodeputowanymi. Jeżeli obecne podejrzenia, że państwem korumpującym był Katar, to okazuje się, że skorzystano z pewnej luki nieujawniania tego typu aktywności. I drugi projekt, przy którym pracowałem, to jest tak zwane organ do spraw etyki, wspólny dla wszystkich instytucji europejskich. Parlament Europejski przedstawił bardzo daleko idące propozycje organu, który miałby m.in. uprawnienia śledcze do własnego wyjaśnienia tego typu sygnałów, chociażby prasowych, medialnych. Ale niestety, jak na razie, Komisja Europejska jest temu przeciwna. Skontaktowałem się z kolegą z Niemiec, z grupy Zielonych, z którym pracowałem nad tym projektem, sugerując mu, żebyśmy natychmiast wystąpili z propozycjami radykalnego zaostrzenia tych wszystkich regulacji, tych projektów i zwiększenia uprawnień tego ciała badającego, zajmującego się kwestiami etyki eurodeputowanych. Rafał Skórski, Telewizja News 24. Pytanie do obu panów premierów. Czy biorąc pod uwagę bieżącą sytuację polityczną, panów zdaniem Polska w ogóle dzisiaj miałaby szansę na to, żeby zostać przyjęta do Unii Europejskiej? Proszę Państwa, to jest oczywiste, że dzisiaj Polska nie miałaby żadnych szans, aby być przyjęta do Unii Europejskiej. Wysokie standardy, które trzeba spełnić, konieczność dostosowania prawa do wszystkich, do całego prawodawstwa Unii Europejskiej, by to całkowicie uniemożliwiło. Powiem Państwu takie zdarzenie, które miało miejsce wiele lat temu. Mianowicie byłem w Brukseli, kiedy wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej był Günther Verheugen, który nam bardzo pomógł. I to były czasy, kiedy Lech Kaczyński był prezydentem, a Jarosław Kaczyński premierem, i wówczas zarysowały się już pierwsze konflikty na tle relacji z Brukselą. I Verheugen powiedział mi coś takiego: ty i Kwaśniewski, żeście nas oszukali, bo przedstawiliście Polskę, której nie ma. Upiększyliście Polskę i przekonaliście nas do tego, żeby zaryzykować i przyjąć wasz kraj. Dzisiaj byłoby to niemożliwe. No, Günther Verheugen oczywiście przesadził, dlatego że Polska spełniała kryteria kopenhaskie, kiedy z nami negocjowano. Ja chcę powiedzieć, że nie tylko by nas dzisiaj nie przyjęto do Polski, dzisiaj nie rozpoczęto by z nami negocjacji. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji było to, co w naszym przypadku miało miejsce w 1997 roku, a więc na 5 lat przed zakończeniem, kiedy Komisja przedstawiła opinię o państwach, które chciały stać się kiedyś członkami Unii. Polska i Węgry, co może być pewnym paradoksem, uzyskały wtedy najwyższe oceny. I dlatego mogliśmy rozpocząć negocjacje i później zakończyć. Przypomnę, że wśród tych kryteriów kopenhaskich są między innymi rządy prawa, dzisiaj nieistniejące. Wśród tych kryteriów jest poszanowanie praw mniejszości narodowych, z czym dzisiaj w Polsce są poważne kłopoty. Rządzący na przykład są bardzo dumni z tego, że obcięto pieniądze na naukę języka niemieckiego dla dzieci, uczniów z mniejszości niemieckiej, zapominając o tym, że to są obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, że oni odbierają obywatelom Rzeczpospolitej pewne prawo gwarantujące przez wszystkie cywilizowane narody społeczeństwa w Europie. Tak więc z tych przyczyn nikt z nami dzisiaj nie chciałby rozmawiać. Dzień dobry, Maciej Knapik, Fakty TVN. Mam pytanie do pana Millera, bo pana Cimoszewicza już mi się udało wcześniej złapać. Panie premierze, dzisiaj Andrzej Duda jest w Niemczech z wizytą w Berlinie. Jak pańskim zdaniem taka wizyta powinna wyglądać i czego pan by od Andrzeja Dudy oczekiwał a propos tej wizyty?
tej chwili polskie władze mają bardzo złe stosunki z Niemcami, zapominając, że Niemcy to nasz pierwszy partner handlowy, a także i bardzo poważny sojusznik polityczny. Więc życzyłbym sobie, żeby pan prezydent zrobił jakiś krok w kierunku ocieplenia atmosfery i wzajemnych relacji, bo my z Niemcami stanowimy bardzo poważny środkowo-europejski blok, a dodając jeszcze Francję, czyli myślę tutaj w tym momencie o Trójkącie Weimarskim, mielibyśmy szansę uczestniczenia w gronie państw, które rzeczywiście, a nie tylko werbalnie nadają ton polityce europejskiej. Więc tak nie jest. Zatem jeśli pan Duda podjąłby się tego zadania, to byłoby to spełnienia moich oczekiwań. A po drugie, niech prezydent Duda zakończy sprawę patriotów. To znaczy niech wreszcie spowoduje podjęcie decyzji, żeby ta broń została zainstalowana na terytorium Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję za udział w konferencji.